Panie trenerze, rozegraliśmy dzisiaj całkiem niezłe spotkanie, szczególnie w pierwszym i drugim secie. Niestety zabrakło trochę, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, żeby ten mecz inaczej się ułożył. Niestety straciliśmy komplet punktów. Jaki największy problem w dzisiejszym spotkaniu jest, jeśli chodzi o naszą grę? No tu się zgadzam z tym, co pan powiedział, zdecydowanie. Ja cieszyłem się z tego, co gramy, że jakbyśmy powoli wracali. No, z wyniku najbardziej się nie cieszyłem z tego, bo tu zabrakło, tak powiem krótko, no niewiele w tych dwóch setach, żeby było 2-0 dla nas. Ale to było odwrotnie. I mi się wydaje, że zabrakło nam trochę doświadczenia i trochę chyba szczęścia, którego w tym sezonie nie mamy. Mi się wydaje, że błędy, no i co przyczyną było? No takie rzeczy proste, jak dochodzi końcówka, przypuśćmy, no nie mamy tej kończącej zagrywki i psujemy. Na przykład dotykamy siatki, czy przechodzimy dołem ten błąd, czy na przykład ta wystawa niesiona piłka. To są takie, że te błędy robimy, a w trakcie gry całkiem to inaczej wygląda, poprawnie. No. No niewiele, ja się bardzo cieszę z tego, że był duch w zespole, że chłopacy chcieli walczyć, że chłopacy pracują na treningach, za to muszę ich pochwalić naprawdę. I ja wierzę w to, że to musi być lepiej w końcu. Ten pech musi nas w końcu opuścić. Trener zespołu rywali chwalił w naszej drużynie zagrywkę. Powiedział, że go zaskoczyliśmy, że nie myślał, że będzie tak agresywna, szczególnie w pierwszym, drugim secie. Też podkreślił to, że rozegrali dzisiaj naprawdę dobre spotkanie i że mówi, że forma u zawodników wraca. Ja pokuszę się też o stwierdzenie takie, że i u nas widać, że forma u zawodników powoli wraca, bo ten mecz był zdecydowanie innym spotkaniem niż mecz z Krakowem. I naprawdę przynajmniej część zawodników rozegrała zdecydowanie lepsze zawody, mimo że przegraliśmy 0-3. Tak, ja też tak uważam, że gdyby była taka mobilizacja i tak byśmy zagrali z Krakowem, to przypuszczam byłoby 3-0 albo 3-1 i nie byłoby w ogóle o czym rozmawiać. Ale mi się wydaje, że lepiej późno niż wcale, ale ja wierzę w to, że nad tym, co pracujemy, że to musi wyjść. No, i chłopacy zaczynają to rozumieć, mi się wydaje, i widzą cel, i chcą, co ważne w tym momencie. I to musi być lepiej. Ja tam nie patrzę, wyprzedzając Będzin, jedziemy do Będzina. Na pewno tam zagramy zdecydowanie odważnie. Jasne, panie trenerze, teraz musimy odrabiać trochę ligowe punkty, żeby chociaż tą szóstą pozycję przed fazą play-off wywalczyć. No, będzie na pewno trudno, no ale mimo wszystko jeszcze wiele jest punktów do zdobycia. No i tak naprawdę najważniejsza będzie faza play-off i forma, jaką przygotujemy na ten czas. No ja tak po cichu myślałem, że tutaj coś urwiemy faworytowi, czyli tak uważałem Kamper za faworyta i uważałem, że tu coś urwiemy, a nóż te zwycięstwo malutkie, te 3-2, tak liczyłem po cichutku, no niewiele tu nam zabrakło, dosłownie niewiele naprawdę, no ale to mi się wydaje, że no, niestety no, tego właśnie nam brakuje. No. Tych, no tak, ale takich momentów. Ten sezon pokazuje, że ta liga naprawdę jest wyrównana i nawet te zespoły, które są na dole ligowej tabeli, pokazał to przykład z dzisiejszej kolejki, z zakończonego właśnie meczu, gdzie ostatni zespół w tabeli, który do tej pory wygrał tylko jedno spotkanie, tak, wygrał u siebie ze Ślepskim to Suwałki, prawda. Odebrał im też bardzo ważne punkty, na które z pewnością to oni liczyli. Tak, każdy liczył. No i to fakt świadczy tak samo jak tutaj zwycięstwo Krakowa nad nami. I to będzie częściej. No niestety uważam, że poziom się podniósł, poziom się wyrównał. Uważam, każdy, czy to jest wyjazd, czy u siebie, to każdy gra odważnie i zdecydowanie. I w większości liczy się dyspozycja dnia albo dyspozycja jednego zawodnika, który wyjdzie, przypuśćmy, i dwa razy zaserwuje dobrze. No panie trenerze, w naszym zespole ja zauważam jeden problem, który było dzisiaj widać podczas dzisiejszego spotkania, a mianowicie rozegranie. Niestety Grzesiu Pietkiewicz nie grał na swoim normalnym poziomie ponownie. Widać było, że ma jakiś uraz, że boli go bark, tak? Wpuszczał pan w to miejsce Kamila Obremskiego. On grał kilka dobrych akcji, po czym no niestety też przez niego traciliśmy punkty i wracał pan ponownie do poprzedniego ustawienia i tak w kółko. Tak, to prawda. Ja postanowiłem, że będę dawał szansę jednemu i drugiemu. Ja uważam, że w tym meczu ten Grzesiu był lepszy, dokładniejszy. I to nie znaczy, że tak jak bym chciał. Nie, to nie jest to.
gdyby Grzesiek wystawiał tak, jak robi to na treningu, to tu nie byłoby żadnego problemu. To ja uważam, że te 30% robi słabiej niż na treningu. To tak, tak dokładnie tego nie robi, bo na treningu naprawdę potrafi zagrać to, co ja bym chciał i to, co naprawdę ćwiczymy. No to widać jednak, że ta forma do chłopaków może przyjść, może wrócić. I no ja liczę, to, że ci, którzy mają wysoką, mogą ją utrzymać, a ci, którzy jeszcze jej nie złapali, może ona do nich zawitać. Ja liczę na to, że ta forma przyjdzie. Ona musi przyjść. I teraz tutaj nic nie tracimy, jak potrenujemy sobie mocno przed wędzinem i tam spróbujemy coś zagrać po to, żeby to mieć formę na suwałki u siebie, żeby wyjść takim zdecydowanym, pewniejszym troszeczkę. Gdyby kamper Wyszków zajął trzecie miejsce, a my byśmy wywalczyli szóste, chciałby pan z nimi zagrać w pierwszej rundzie fazy playoff? Ja w tym momencie, tak powiem szczerze, nie liczę w ogóle, jakie ja miejsce zajmę. Ja chciałbym być w ósemce w tym momencie i chłopaków przygotować do tego, żeby wyszli z każdym, mogli podjąć walkę, grać, tak jak dzisiaj, no walczyć z każdym. Nie opuścić ręce, stać i patrzeć. Być takim, jak to się mówi, no bez wyjścia w sytuacji takiej, przypuśćmy, że nie walczymy, ręce opadają. Nie, dzisiaj się cieszę z tego, że był duch walki i to mi się podoba. No. Ambicji, woli walki zdecydowanie nie zabrakło. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie w najbliższych spotkaniach, szczególnie w meczu z Będzinem, kiedy to wiadomo, gra się z liderem rozgrywek, jest ciężko, ale miejmy nadzieję, że podejmiemy nic walkę. Nie tracimy na pewno. I powalczymy chociażby ten jeden punkt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.